Z Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Oto również krewna twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, której miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to Maryja rzekła: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Maryja zachowuje się nad wyraz otwarcie wobec spotkania z aniołem i nowiny, którą słyszy. Zapewne jest to skutek jej czystego serca, które sprawia, że jest zdolna dostrzegać we wszystkim Bożą obecność. Widzi w tym, co ją spotyka, zadanie i dar, jakie stawia przed nią sam Bóg. Zapewne właśnie dlatego w dzisiejszą uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny sięgamy właśnie po tę Ewangelię, aby zrozumieć prawdę czystego serca, które pozwala wypełniać Boże plany, które sprawia, że jesteśmy gotowi stać się sługami Bożej drogi, przyjmując ją jako zadanie i najpiękniejszy dar.